dzień dobry, dzisiaj o poranku witam w kolejnym aceranku i dzisiaj będzie wspaniale. Piękne wersety Słowa Bożego i niesamowite obietnice, ludzie. Ale zanim przejdziemy do Bożego Słowa, taka krótka refleksja. Ku mojemu zdumieniu na kilku profilach chrześcijańskich przywódców, autorytetów, znalazłem takie przemyślenia. Posłuchajcie uważnie. Lepiej jest uprawiać swoje chrześcijaństwo po cichutku, nikomu nie narzucać się ze swoimi ostrymi poglądami, nikogo nie zachęcać do radykalnych działań, no bo wiecie, może to się skończyć tym, że mogą nam krzywdę zrobić. Rozumiecie? Dlaczego polskie chrześcijaństwo jest nijakie? Ono musi być nijakie w mniemaniu tych ludzi. Ponieważ jeśli byłoby biblijne, podkreślam, biblijne, czyli jednoznacznie opowiadające się po stronie prawdy, no to nie mielibyśmy tak wygodnie jak teraz. A wypchajcie się taką demoniczną teologią. A zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Może komuś przyjdzie do głowy, żeby się zastanowić. Najpierw czytamy z 5 Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału od wersu 3, a może od 2. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu. Powie do nich: słuchaj, Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak. Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. I jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. I to jest to, co nas najbardziej interesuje. Jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu i niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Ale jeszcze raz sięgniemy do Słowa Bożego i tutaj znajdziemy w Księdze Sędziów w 7 rozdziale od wersu 1. Takie oto słowa. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Genona: zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące
a zostało 10 tysięcy. To bojaźliwy i lękliwy niech zawróci. W Nowym Testamencie takich wersetów wprost mówiących te rzeczy nie ma, ale znajdziemy inne wersety. Wiele razy Bóg zwraca się do nas, mówi: nie bój się, nie lękaj się. Jezus mówi: ja jestem z wami do końca świata. Po co to mówi? Dlatego, że zna ludzkie serca i wie, że one są lękliwe i bojaźliwe. Te dwa wersety mówią o tym, że Bóg potrzebuje do duchowej wojny, w tamtym przypadku była to rzeczywista walka, potrzebuje ludzi, którzy nie są lękliwi i bojaźliwi. Bóg nie mówi o tych ludziach źle. Bóg mówi, oni muszą odejść po to, żeby nie zniszczyć tego zapału bojowego, odwagi tych, którzy pozostaną, żeby nie siać fermentu, nie zatruwać swoim strachem innych ludzi. Kochani bracia i siostry, musimy sobie uświadomić, że my nie walczymy własnymi siłami. My nie walczymy własną mocą. My nie używamy własnej broni. Biblia wzywa nas, żebyśmy nosili zbroję Bożą, żebyśmy używali miecza Słowa Bożego. Biblia wzywa nas do odwagi, wzywa nas do tego, abyśmy stali wiernie na fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus. A więc wszystko, czym dysponujemy w tej walce, nie pochodzi od nas, nie jest naszą własnością, jest nam jedynie przekazane jako środek do tego, aby nasze życie mogło być życiem zwycięskim. Chrześcijanie żyją zwycięskim życiem. Podkreślam to raz jeszcze, zwycięskim życiem. Chrześcijanin to nie oferma, która nieustannie się nad sobą rozczula. To nie tchórz, który jedynie mówi o tym, że jest straszno, ciemno i za chwilę będzie śnieg padał. Ale to są Boży wojownicy, pełni chwały Bożej, dobrze wiedzący, czemu służy zarówno zbroja, jak i miecz, którym dysponują dzięki łasce samego Boga. Jeśli więc spotykamy kogoś, kto uważa siebie za wierzącego człowieka, a słychać tylko od niego, że on się boi, że jest strasznie, że będzie za chwilę coraz gorzej, że wszyscy poumieramy, że wszyscy zachorujemy, że nie będzie miał nas kto pochować, że jest po prostu straszliwy wirus, że jesteśmy tak radykalni, że za chwilę nas jacyś ludzie napadną i poprzybijają do drzwi. Można mnożyć, mnożyć i mnożyć tego typu wypowiedzi. A puentuje się to, dlaczego trzeba być mądrym i trzeba ludzi nie prowokować. Trzeba pozwolić, żeby ludzie myśleli, że my jesteśmy z nimi, ale tak naprawdę oni myślą, że my jesteśmy z nimi, a my nie jesteśmy z nimi, chociaż jesteśmy tacy sami jak oni, bo wiecie, rozumiecie, jesteśmy zbawieni. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? To jest język niewolników. To jest język tchórzy. To nie jest język Bożych ludzi. To nie jest język Bożych mężów. I teraz sobie, kochani, możemy w prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego feministki się pojawiły, a najlepiej chrześcijańskie feministki, które uznały, że one lepiej będą sprawowały swoje urzędy, czy w ogóle urzędy kościelne typu pastorski urząd, od mężczyzn, którzy nic innego nie potrafią, tylko cząć portkami. Ja nawet powiem, że ja się z nimi zgadzam. Podejrzewam, że są bardziej zdecydowane, że są odważniejsze. Co oczywiście nie usprawiedliwia w żadnym stopniu zajmowania urzędów, które im się nie należą. Ale współczuję. Współczuję kobietom, które mają takich mężów. No, jest takie powiedzenie ludowe. Widziały gały, co brały. Trzeba było się wtedy zastanowić. Teraz zacznij się modlić, kobieto, od swojego męża, żeby stał się chłopem. Wyrzuć z domu wszystkie kalesony.
Kup mu normalne buty, a nie butki. Wyrzuć wszystkie pończoszki męskie. Kup mu normalne skarpetki. Wyrzuć wszystkie ciuchy, które przypominają jedynie, że jest to taki nikomu nie szkodzący człowieczek. Kup mu dżinsy albo kup mu elegancki, ale taki konserwatywny, staroświecki garnitur, żeby się poczuł facetem. Melonik mu kup, kobieto, parasol czarny. Powiedz mu, żeby popatrzył do lustra, czy teraz wreszcie przypomina chłopa. Drogie, szanowne, kochane siostry w Chrystusie, od waszej postawy bardzo wiele zależy. Ale oczywiście to nie wy tworzycie prawdziwych mężczyzn, żeby było jasne. Dlatego dzisiaj z tego miejsca wzywam. Panowie, obudźcie się. Przestańcie tchórzyć. Przestańcie opowiadać bzdury. Przestańcie zatruwać Kościół. Przestańcie straszyć Kościół. Przestańcie traktować wierzących mężczyzn jak głupków, którym można wmówić każdą bzdurę. Jeśli należysz do Jezusa Chrystusa, to musisz być gotowy na to, co Jezus powiedział do Piotra. Byłeś kiedyś młody, obwiązywałeś się swoim pasem tak, jak ci to odpowiadało. Ale przyjdzie teraz taki czas, kiedy kto inny cię obwiąże i poprowadzi cię tam, gdzie wcale nie chciałbyś pójść. Czyli gdzie? Na śmierć. Apostoł Paweł powiada: nie wiem, co ze mną będzie, ale wiem, że Duch Święty każe mi iść do Jerozolimy. Był posłuszny Bożemu wezwaniu. Wszyscy go ostrzegali. Wszyscy mówili, że to jest niemądry pomysł. Prorok Agabus mówi: pójdziesz tam, tak cię zwiążą i tak cię uwiążą. A on mówi: tak, wiem. Mimo to nie mam zamiaru rezygnować z tej podróży. Oj, dzisiaj by wiele było takich autorytetów, które by powiedziały: Paweł jest pyszny, nie wolno go słuchać. To jest pyszny człowiek. To nie jest człowiek mądry. Chrześcijanin to jest coś rozważny. To jest ktoś, kto zanim coś powie, to 5 razy przemyśli. A jak już 5 razy przemyśli, to się nabożeństwo skończy. I wtedy już nic nie musi mówić. To jest prawdziwy wzór kaznodziei. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Pamiętacie wersety Słowa Bożego? Tych, którzy są tchórzliwi, bojaźliwi, z powrotem do domu wygońcie. Niech tam siedzą. To jest ich miejsce. Siedź w domu. O, jak to fajnie brzmi. Zostań w domu. Zostań w domu. To jest bardzo dobry pomysł. Zostań w domu. Tak długo, aż przestaniesz być tchórzem. Siedź w tym domu. Czytaj Słowo Boże. Pokutuj, wyznawaj grzechy. Może Bóg w swojej łasce pozwoli ci się na nowo narodzić i staniesz się Bożym mężem. A też i twoja żona powie: Panie, co za cud się zdarzył w moim domu. Mój mąż został mężczyzną. No chwała Bogu. I od tego też na pewno przybędzie nam, no jak myślicie, czego? A raczej kogo? Dzieci. Bo jak ktoś taki zostanie mężczyzną, no to cóż, to jest mężczyzną po prostu. Jak dobrze czytać Słowo Boże, jak dobrze rozumieć, do czego ono nas prowadzi. Odprowadza nas od tchórzostwa, od bojaźni, a właściwie bojaźliwości, prowadzi nas do odwagi. Do odwagi. A jak to pięknie się odbyło. Gedeon mówi: słuchajcie chłopy, jest was tutaj 32 tysiące. O, to na pewno wygramy z Midianczykami. Ci, którzy byli największymi tchórzami, rozglądali się wokół i najwięcej wrzeszczeli pewnie. Teraz to na pewno wygramy. Na pewno wygramy, bo w ten sposób ludzie przykrywają swoje tchórzostwo. A Gedeon mówi: chłopy, tak tu na Śląsku godoją, to też ja tak mówię do was. Chłopy, który jest bożliwy, który się to boi, który się lęka? No, Gedeon, no wiesz, no, znasz mnie, no dobra, idź do domu.
No i tak było, no znasz mnie, wiesz, no, głowa spuszczona, poszło 22 tysiące. Czy słychać coś było na ten temat, że te 10 tysięcy wystraszyło się? Nie. Jak będziemy dalej czytać, to się okaże. Bóg mówi, ale Gedeon, was jest znowu za dużo. Za dużo was jest. I wiemy, że w końcu zostało czystu. Czystu ludzi. Jaki wódz wygania swoich żołnierzy? Jaki wódz sprawia, że jego armia jest coraz mniejsza? No taki, który chce zwyciężać. A po co mi na polu bitwy tchórze? A po co ludzie, którzy jak diabeł tupnie, do piersi uciekną? Lepiej, żeby zostało niewielu. Słuchajcie, ja to przerobiłem na własnej skórze. Zresztą nie tylko ja, ale cały nasz zbór. Jak zostało niewielu, jak diabeł się rozsiadł w fotelu, tak jak dostał kopa, to się po dziś dzień nie może połapać, co się stało. Bo Bóg nie potrzebuje wielu. Bóg potrzebuje świętych. Bóg potrzebuje ludzi, którzy Jego się boją, a nie diabła się boją. Którzy Jego się boją, a nie świata się boją. Którzy Boga się boją, a nie rozhisteryzowanych feministek na ulicach. Oj, cóż to za widok. Ludzie kochani, toż to już nawet kobiety nie są. Widziałem taki niesamowity obrazek, no smutny bardzo. Stoją mężczyźni, wyglądali na mężczyzn i chyba byli takimi, bez jednego słowa. A kobiety, słuchajcie, młode dziewczyny to były głównie. Wiecie, co robiły? Szczekały na tych ludzi. Jak psy. Szczekały jak psy. Co te baby mają w głowie? Ale wiecie, ja tak po prowincjonalnemu wam powiem. Jak taka kobieta spotka prawdziwego mężczyznę, to jej wszystko przechodzi. Nagle zostaje wspaniałą kobietą. Ciepłą, cichą, pokorną. A więc, jak to kiedyś śpiewała nijaka Danuta Rin, gdzie te chłopy? A ja dodam, a gdzie te Boże chłopy? Gdzie te Boże chłopy? Słuchajcie, potrzebujemy w HWE jeszcze 98 świętych chłopów. Kiedyś miałem taki aceranek, 100 świętych kaznodziejów, słuchajcie, dwóch się zgłosiło. Autentycznie. Jeden już prowadzi placówkę swoją. Jeszcze potrzebujemy 98. Bo tych świętych, których mamy tutaj i w naszych placówkach, to już nie liczę. Bo to jest taki bonus, który Bóg nam dał niegdyś. Jeszcze 98. Świętych Bożych mężów, którzy nie będą się przejmowali jakąś polityką, kulturą, nie będą się zastanawiali, czy ich uszyżują, czy ich wystrzelą na księżyc, ale będą się zastanawiali tylko nad jednym. Jak wielu ludzi można zdobyć dla Chrystusa? Amen.